Witam serdecznie. Dzisiaj oprócz degustacji chciałbym Wam opowiedzieć szerzej o świecie piw kraftowych, ogólnie o krafcie, o piwnej rewolucji, o co w tym chodzi, jak to się zaczęło, jak to teraz wygląda w Polsce i nie tylko. Ale zacznijmy od piwa. Właśnie piwo to jest taki reprezentant kraftu, reprezentant piwnej rewolucji. Piwo Black Styl z browaru Trzech Kumpli. Jest to browar kontraktowy. Styl jest napisane Black India Pale Ale. Jest to, jak ktoś może zauważył, oksymoron. Ponieważ Black India Pale Ale, czyli czarne indyjskie, jasne ale. Czarne, jasne. Czarne, jasne nie może być. No ale tak się przyjęło. Przyjęło się tak dlatego, że ten skrót IPA, India Pale Ale, już został do całej tej grupy piw, niezależnie od tego, jaki jest zasyp. I ta wersja, gdzie jest zasyp ciemnych słodów, właśnie w kompozycji z amerykańskimi chmielami, też to już zostało to IPA, także Black IPA. Wyróżnik stylu, wyróżniki, kilka wyróżników, między innymi no, jest to taka IPA, gdzie są wyraźne aromaty chmielowe, ale są też elementy ciemnych, bardzo ciemnych, czarnych słodów i to się fajnie, podobne do American Stouta, tylko bardziej piwo mocarniejsze w stronę chmielowości. Zobaczymy, a potem Wam opowiem, o co chodzi właśnie z tym craftem, z to, czym to się wszystko różni od Black Styl. Lejemy. Już czuję aromat. Na pierwszym planie chmiel, żywica, cytrusy. Black Styl to jest klasyka, jeżeli chodzi o ten styl w Polsce. Bardzo słabe, ale jednak wyczuwalne akcenty kawowe, palone i gorzkiej czekolady. Ale jednak na pierwszy nos to chmiel. Pijemy. Półwytrawne, z wytrawnym finiszem. Tutaj już jest akcent rozłożony równo, jest zbalansowany pomiędzy chmielowością, czyli tymi nutami cytrusowymi i żywicznymi, a słodowością tych ciemnych, czarnych słodów kojarzących i ta słodowość właśnie w postaci nut palonych, czekoladowych, kawowych, może lekko lukrecja. Piana już taka beżowa, nie biała. Piwo jest czarne, nieprzejrzyste. Ciężko ocenić, czy jest klarowne. Jest fajna goryczka, taka goryczka jest nie tylko z chmielu, z IBU, ale też właśnie od słodów palonych. Alkohol dobrze ukryty. Piwo jest gładkie. Pełnia jest średnia i nadgazowanie jest niskie, takie jak lubię. Bardzo dobra ciemna IPA. Jest dla mnie to o tyle właśnie jest dla mnie to piwo lepsze niż inne, że tutaj ta chmielowość nie dała się tak stłamsić właśnie przez tę podbudowę słodową, że ta chmielowość jest dalej na pierwszym miejscu, a te ciemne słody to jest tylko taki dodatek. Teraz troszkę historii, jak to się wszystko zaczęło, ogólnie co to jest piwna rewolucja. Piwna rewolucja jest to proces, który został rozpoczęty przez browary, mini browary, mikrobrowary, browary rzemieślnicze, właśnie kraftowe, w opozycji do głównego rynku piwa w Polsce i nie tylko, bo to się zaczęło na początku w Stanach Zjednoczonych, do rynku piwa, który jest zdominowany przez jasnego lagera. Tak było no, na przykładzie Polski. W latach 90. w Polsce mieliśmy na półkach sklepowych w zasadzie same jasne lagery. Same właśnie Żywce, Tatry, Żubry, Okocimy, trochę tam zagranicznych też piw, Heinekeny, Rolsze. I te piwa w zasadzie wszystkie były na jedno kopyto. One wszystkie smakowały tak samo. Były mocniejsze, słabsze. Wiadomo, tam Dębowe Mocne było mocniejsze, czy Tatra Mocna. Warka Strong było troszkę inne, bardziej słodowe, ale generalnie to wszystko były jasne lagery, jeszcze na dodatek kiepsko zrobione. I rynek był tak przesycony, nie było nic innego. Czasem od czasu do czasu się pojawiało piwo pszeniczne, wiadomo, były portery bałtyckie i małe browary zaczęły robić piwa całkiem inaczej, na innych drożdżach. Zaczęły dodawać
chmiel, który wreszcie zaczął być wyczuwalny, bo w tych piwach koncernowych chmiel jest rzadko wyczuwalny albo wcale. I teraz generalnie ta piwna rewolucja się zaczęła i teraz co mamy? I mamy taki na przykład w Lidlu, w takim Auchan. Idziemy na dział piwny i jest tak kolorowo, jest tyle rodzajów piwa. Są piwa kraftowe, browary regionalne odżyły. Browary koncernowe też podniosły poziom i też zwiększyły swoją ofertę, różnorodność. Widzimy takie książęce, jest kilka rodzajów, jest dużo rodzajów żywca. Ważone piwo jest w różnych stylach, też to koncernowe i te zwykłe podstawki, te podstawowe marki, jasne lagery też są lepiej ważone niż na przykład 10-15 lat temu. To wszystko zrobił kraft i to wszystko zrobiła piwna rewolucja. Teraz mi się przypomina takie coś, jak w ogóle to się wszystko zaczynało i ja myślałem i też bardzo dużo birgików, tak jest, o właśnie, jest takie słowo birgik, nie? Środowisko ludzi lubiących piwa kraftowe i piwa nowofalowe wymyśliło sobie określenie birgik, czyli taki zwariowany pozytywnie na punkcie piwa. Taki szajbus na punkcie piwa, po to, żeby się odróżnić od tego określenia piwosz, który się kojarzył tak troszkę pejoratywnie, z takim typowym panem starszym, łysawym, z czteropakiem dyskiego, nie? Tam na meczu, który sobie razem z chipsami to piwko pije. I niestety też zaczął zachodzić taki proces, troszkę właśnie taki negatywny, że te osoby, które piją kraft, zaczęły podbudowywać sobie troszkę, rekompensować własną wartość i budować sobie trochę swoją własną tożsamość na punkcie tego, że piją troszkę lepsze piwa, ich zdaniem, niż inni. Czyli to piwo, jako że na przykład ktoś, jakiś birgik pije piwo kraftowe, sprawia, że on jest nagle takim wielkim smakoszem. To właśnie bardzo trafnie youtuber Tomasz Miller wytknął birgikom, z którym czasami miał troszkę tam przepychanki słowne w internecie, którzy go tam krytykowali, że coś tam promuje koncerniaki na niektórych postach, on powiedział, że co wy jesteście za znawcy, że ludzie po prostu, którzy myślą, że piją nie wiadomo jakie piwa, mają nie wiadomo jakie podniebienie, no słusznie powiedział, bo dużo osób takich jest, wrażliwe, a zapewne to piwo kraftowe jest do, nie do wołowiny Kobe, czy do jakichś tam innych jakichś rarytasów, tylko do trufli, tylko do McDonalda, bo do Berliner. I tak często jest. I dużo znałem takich birgików, którzy uważają, ja nie piję tam tego zwykłego syfu koncernowego, to jest tylko, jak można coś takiego pić, to się nadaje tylko do zlewu, a całe życie to pił. Cały czas 20 lat pił koncerniaki i potem nagle wyczaił w internecie, że jest po prostu hype, jest moda na kraft i wszyscy, którzy tam mają jakiś wyszukany gust piwny, to nagle piją te krafty i też nagle myśli, że jest lepszy taki birgik, a często nie jest lepszy. To, że ktoś ma inny gust, jak na przykład ktoś słucha, 90% ludzi w Polsce słucha Radia Z i RMF-u, a jakaś mała część słucha Mozarta i czy rocka progresywnego, czy jazzu, czy hip-hopu i oni są lepsi niż tamci z Z-ki RMF-u, no nie są. Mają inny gust. Być może w ich mniemaniu te utwory, na przykład, których słuchają, są bardziej rozbudowane, bardziej oddają, są bogatsze, mają lepszą formę, lepszą treść, no ale ci ludzie są tak, nie są lepsi niż tamci. Na tej samej zasadzie, na przykład, teraz przejdę właśnie, co charakteryzuje początkujących birgików. Ja też taki byłem troszkę i dużo, no 90% birgików myślało po prostu, znaczy przejście na piwa kraftowe i towarzyszyło temu agresywne nawracanie. To znaczy chodziliśmy, ja też tak robiłem, do ludzi, którzy piją zwykłe piwa, zwykłe tyskacze, żubry i tak dalej i mówiliśmy, co ty robisz, stary, nie pij tych sików, zobacz, to jest piwo kraftowe, dużo lepsze. I próbowaliśmy ich nakłaniać. I wiecie, jakie były rezultaty? My myśleliśmy po prostu, że jak nagle, bo nam to piwo naprawdę smakuje, no przynajmniej mi, nie wiem jak tam niektórym, że jak naprawdę ta piwna rewolucja wybuchnie, jak ludzie zaczną pić te piwa kraftowe, to te koncernowe browary upadną. Naprawdę myśleliśmy, że tak będzie. Że ludzie przestaną pić zwykłe tam Lecha czy coś, tylko zaczną pić, kurczę, na przykład Blekcyla, czy tam Atak Mielu, czy Pierwszą Pomoc, czy whatever, nie? Ale tak nie jest.
z około, nie wiem, 15-20 osób, które ja chciałem nazwrócić, oczywiście nie agresywnie, tylko tak normalnie komuś przyniosłem piwo, po prostu tam w zamian za coś, na kraft, nawróciły się dwie albo trzy osoby na 15-20 osób. Przeszło na kraft, reszta została przy tyskim i takie rzeczy typu na przykład kolega z pracy do ataku chmielu, musiałem sobie Tatr dolać, bo nie mogłem wypić. To było jeszcze lajtowe. Ja się spotkałem z takimi rzeczami, że znajomy mi powiedział: Krzysiek, czy ty mnie chciałeś tym piwem otruć? Naprawdę, ktoś mi tak powiedział, bo dałem też atak chmielu właśnie, nie? Bo tak przeważnie dawałem atak chmielu. Także były oskarżenia o trucie i generalnie rynek się nie... To jest na tej samej zasadzie, jakbyście na przykład poszli do zwykłego jakiegoś randomowego człowieka z ulicy i wzięlibyście Chopina i powiedzieli mi: co ty, stary, kurwa, słuchasz? Ty jakiś, nie wiem, Dody, czy tam, nie wiem, Bryski, czy nie wiem, co tam teraz się słucha w tych. Zobacz, tu jest preludium e-moll, tu masz sonatę, tu masz mazurki. Zobacz, jak człowiek wczuł się w polską wieś, w emigrację, w tęsknotę za Polską, za tęsknotę ogólnie Polski, za niepodległością. To przecież on nas nie zrozumie. On woli, jak mu tam ten bit buja i tego... I nie ma prawa, że nagle ludzie jakby zaczęli grać w tej RMF-ie Chopina cały czas, to ten RMF by zbankrutował, bo ludzie by przełączali na Zetkę. I to tak właśnie działa. Tak samo ja myślałem z religią. Tak samo jak kiedyś osoby, które mnie znają, wiedzą, że kiedyś byłem osobą bardzo wierzącą, a potem stałem się osobą trochę mniej wierzącą. I jak tylko zaraz na początku poczytałem troszkę o organizacji Kościoła katolickiego, no to ja myślałem, że jak ludzie na przykład się o tym wszystkim dowiedzą, nie? Że na